Źle traktujesz ludzi w internecie. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z elementów marketingu i naszym podejściu bardzo ważnym elemencie, czyli naszym podejściu, o tym, w jaki sposób działamy, w jaki sposób myślimy o tym, co robimy. Punkt pierwszy. Teraz, w momencie, kiedy mamy jakieś osoby u siebie na kanałach, w mediach społecznościowych, prowadzimy kanał na YouTube, działamy, z live'ami. I przychodzą jakieś osoby, i powiem wam o kilku historiach z mojego życia. Yy, miałem takie sytuacje, w których prowadzę live'a i przychodzą dwie, cztery, sześć osób, osiem, i patrzę na to wszystko i myślę sobie, mmm, co tu się dzieje. I zaczyna mówić coraz bardziej nerwowo, zaczyna mówić coraz szybciej, trochę głośniej, wręcz taki lekko zirytowa zirytowany. A skąd o tym wiem? A no wiem o tym stąd, że moi współpracownicy mi o tym powiedzieli. Powiedzieli, Marcin, a czemu tak szybko zakończyłeś? Dlaczego nie zrobiłeś całego jakby materiału, dlaczego ucinałeś temat, dlaczego już byłeś, było widać po Tobie, że jesteś sfrustrowany, zły, poddenerwowany, tak. No i tak samo nie było, ja mówię, no bo przecież tam były, nie wiem, cztery osoby, było sześć osób, tak. Kiedy patrzyłem na swój kanał na YouTubie i widziałem, że dodaję jakiś film, no a później po jakimś czasie widzę, że to zobaczyło, nie wiem, 120 osób. Ja sobie myślę, kurczę, nie wiem, minęło, nie wiem, tydzień taki, co i ja tu tworzę materiał, jakieś widziało to 120 osób. Co to w ogóle ma być? Po czym przypomniałem sobie o sytuacji, w której byliśmy kiedyś organizowaliśmy spotkanie dla osób, które były zainteresowane kredytami frankowymi, a dokładnie osobami, które miały kredyt frankowy, chciały pójść do sądu, ale jeszcze wtedy nie wszystkie sprawy były wygrywane. Nie wszyscy wiedzieli, jak to będzie wyglądało. To był początek tej drogi, więc to było takie spotkanie no, informacyjne, gdzie informowaliśmy o tym, jakie są możliwości, jakie są ryzyka i zagrożenia. I w jednej z miejscowości, kiedy było to zorganizowane, trochę osób dzwoniło, zadawało pytania. My zapraszaliśmy na to spotkanie, no i kiedy przyjechaliśmy, dwie osoby na te spotkanie, okazało się, że na nas też czekały dwie osoby. No i oczywiście tam rozmawiamy sobie, luźno, mówię na pewno jeszcze więcej osób przyjdzie, sala była na tam 15 do 30 osób. Zainteresowanie było dużo, na duże. Natomiast no, kiedy już było 40 minut później, wiedzieliśmy o tym, że więcej osób nie przyjdzie. I wiecie co? I w tym momencie rozmawialiśmy z tymi osobami i odpowiadaliśmy na wszystkie pytania, i trwało dość długo to spotkanie naprawdę było owocne, moim zdaniem, i takie merytoryczne i e, fajne. I kolejna co to widzę, że kiedy byłem na szkoleniu i prowadzę szko swoje szkolenia, też pamiętam jak Zaczynałem, kiedy miałem szkolenia, na których było, nie wiem, 5 osób, siedem osób, na całodniowym szkoleniu stacjonarnym. Mm. I w momencie, kiedy miałem te 5-7 osób na tym szkoleniu, zadawałem z siebie wszystko, by jeszcze trwało dłużej niż miało trwać. Tam sesja pytań, odpowiedzi, ćwiczenia, zadania, no po prostu głosu nie miałem po tym spotkaniu, po tym szkoleniu, no bo taki byłem w to wszystko zaangażowany. I popatrz, tutaj dwie osoby były stacjonarnie i mogłem pracować 2-3 godziny. Tutaj było 5-7 osób na szkoleniu, gdzie prowadziłem po prostu przez kilka, cały dzień właściwie szkolenie i byłem zadowolony, zaangażowany bardzo mocno, a w w momencie, kiedy 120 osób zobaczy jakiś materiał na YouTube, to sobie myślę ee, o co chodzi. Kiedy prowadzę live'a i przyjdzie mm, w danym momencie mniej osób, tak? Czy w, na przykład w jeden dzień jest tak, że jest ok, naprawdę e, fajnie przychodzi kilkadziesiąt, kilkaset e, osób? Czy robimy właśnie jakiegoś crossa z kimś i przychodzi sporo osób, a. Innym razem prowadzę sobie live i był wcześniej zapowiedziany, i przychodzi dużo mniej osób. To z jednej strony możemy pomyśleć sobie, dobra, trzeba wyciągnąć z tego lekcję, trzeba popracować marketingowo, trzeba być skuteczniejszym, to jest moja wartość, jak najbardziej. Natomiast jeżeli przychodzi kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób, to należy je po prostu świetnie traktować. Dlatego że dla większości z nas, i kiedy prowadzę, rozmawiam z osobami, które działają tylko w internecie, a nie działają offline, to mówię, jeżeli byś miał na sali 15 osób, to czy to jest mało? Miałem czasami wystąpienia dla kilkuset osób i po tym wystąpieniu podchodziły do mnie osoby i przychodzi jedna, druga, trzecia, czwarta osoba, po czym przychodzą kolejne. Robi się tak, że ja muszę mówić coraz głośniej. Tych osób wokół mnie jest coraz więcej, padają pytania, ja odpowiadam na to wszystko i wydaje się, że to jest wow, to jest jaka energia, jakie to jest niesamowite, jacy ci ludzie są zaangażowani i zainteresowani i później patrzę na zdjęcie i widzę, że wokół mnie jest na przykład dziewięć osób. I okej, okay, to jest fajny wynik. Przychodzi, przyszło 9 osób porozmawiać. Natomiast w momencie kiedy prowadzę live'a jest 9 osób, to sobie myślałem myślałem, to już jest czas przeszły, ale myślałem sobie, ha, tylko dziewięć osób? O co chodzi? Dlaczego w ogóle tyle nie przyszło więcej? Dlaczego nie dotarło to do większej ilości osób? Przecież byli zainteresowani, komentowali, zadawali pytania, a o co chodzi? Więc teraz już sobie myślę 9 osób? Fajnie, jasne, wolałbym 90, 900 albo 9 tysięcy. Ale w momencie kiedy porównam sobie to do offline'u, tak, czyli te osoby tutaj są, te osoby słuchają, te osoby są zaangażowane, te osoby przyszły i inwestują swój czas w to, żeby właśnie być ze mną. I mówię tutaj na swoim przykładzie, żeby ci pokazać, że przez większą część czasu, w którym Działam w internecie i w którym działam w branży edukacyjnej i szkoleniowej, to po prostu myślałem o tym w zupełnie inny sposób niż teraz. Dlatego chcę się z Tobą też podzielić tą informacją. I w momencie, kiedy pracuję z osobami, to widzę, że tak samo mają bardzo często jak ja miałem, czyli prowadzą live'a, nakręcają się, przygotują świetną prezentację, robią webinar i przyjdzie za mało osób, i już ta prezentacja siada i jest słaba i nie można nic z tym materiałem dalej zrobić, a przecież bardzo dużo osób może to zobaczyć. W późniejszym czasie. Na przykład. Przecież kolejna rzecz, te kilka osób online może być tak samo wartościowych jak te osoby, które są offline, jeżeli są zaangażowane, ale tylko wtedy, kiedy ty dajesz z siebie maksa, kiedy ty rzeczywiście dajesz z siebie dajesz merytorykę, dajesz zaangażowanie, dajesz fajne samopoczucie tym osobom, masz energię i, ro, i, i ludzie widzą, że robisz to, bo rzeczywiście cię to kręci, że tobie się to podoba, że ty szanujesz osoby po drugiej stronie i dla nich pracujesz, dla nich realizujesz właśnie te. Rzeczy, realizujesz oczywiście swoje cele, natomiast w tym momencie, kiedy prowadzisz live'a, kiedy coś nagrywasz, robisz to właśnie dla nich z pełnym zaangażowaniem. Wiecie co? E, miałem taką rozmowę. Jakiś czas temu z dziewczyną, która u mnie pracuje w marketingu, z sprzedaży, w sensie marketingu tworzy, jest naprawdę mądrą osobą i z którą współpracuję już bardzo długo. I rozmawialiśmy o tym, gdzie są te momenty przełomowe, że nagle coś klikło, że nagle coś poszło. I nieraz miałem w swoim życiu właśnie jakiś taki element frustracji, zastanawiałem się, czy to ma sens, nie? Czy rzeczywiście w ten sposób należałoby to robić? Mam biznesy, które przynoszą zupełnie inne rezultaty, i jest. Pięknie, tak? Natomiast tu widzę, że tak no trwa to powiedzmy dłużej niż zakładałem, że będzie trwało, żeby dojść do odpowiednich e, wyników odpowiednich dla mnie, które m, e, zakładałem, i powiedziała że hej, przecież to jest tak dużo kont, które dzisiaj są bardzo duże na YouTubie, na Instagramie, w innych mediach społecznościowych, ale to był jakiś moment, w którym był właśnie jakiś klik, albo systematycznie rosło. rosło. I kiedy przeskrolujesz sobie te fajne konta do samego początku, to nagle się okaże i popatrzysz na to, o matko, co tam było, o matko, tam nawet dzisiaj są. Wiecie, zdjęcia, które mają 7, zdjęć, 7 lajków, nie? I widać, że to mama i jeszcze paru znajomych i tyle. Natomiast też uważam i oczywiście chciałbym, żeby każdy od razu miał, wiecie, każdy wartościowa osoba, każda, z którą współpracuję, miał od razu sukces i wszystko dobrze poszło, ale też sobie to tłumaczę w taki sposób. A gdyby mój pierwszy film na YouTubie wyszczelił i od razu miał nie wiadomo, jakie wyniki, to co ci ludzie mogliby ze mną dalej zrobić? Co mogliby jeszcze zobaczyć? Więc być może dobrze, że już teraz jest zbudowany. Baza tych filmów, i w momencie, który film rzeczywiście no, robi rewelacyjne wyniki na zasadzie kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń, tak? No to jeżeli ktoś przychodzi i właśnie trafia na ten film i pierwszy raz ma kontakt ze mną, i tam jest dobrze zrobiona robota, to wchodzą później na kolejne filmy, oglądają kolejne filmy, i to jest efekt już później kuli śnieżnej. Natomiast na początku właśnie robi się te live y dla kilku osób czy dla kilkudziesięciu. Oczywiście są sposoby marketingowe, które pokazują i są te możliwości, że. Od razu mieć świetne wyniki i teraz już też jesteśmy tego nauczeni, ale w momencie, kiedy tego u ciebie nie ma, to nie myśl o tym, że to jest tylko cyferka, dlatego że to jest jakiś człowiek, który tam siedzi i który słucha, który patrzy na to, który kibicuje tobie. Tym bardziej, kiedy widzi, że jest pięć czy siedem osób i zostaje i jest tobą, to. Ufa temu, że Ty zrobisz dobrą robotę, więc skup się na tym i zrób dobrą robotę i dobrze traktuj ludzi w internecie. Wiem, że to jest taki tytuł, który mógłby świadczyć o tym, że jakiś hejt, czy jakieś nie, nie, bycie niemiłym, ale tu chodzi o Ciebie, o Twoje nastawienie, o to, że jak coś robisz i widzisz ludzi właśnie w internecie, że masz pewną liczbę wyświetleń, dotarłeś do pewnej ilości osób, to to jest super i pomyśl sobie, jakby to wyglądało offline. Mam fanpage, jest tam ponad 10 tysięcy osób, i e, miałem dotarłem do 200 osób. Jak wrzuciłem, był zasięg organiczny, nie było za dużo reakcji, dotarło to do 200 osób. Myślę sobie, tragedia, katastrofa, o matko, nie? Równolegle, będąc na evencie, gdzie jest 200 osób to sobie myślę, wow, ekstra, oczywiście mogą być większe, ale ekstra, 200 osób, tak? Więc popatrz na to w taki sposób, żeby że to, co masz w internecie, to pomyśl, jakby to wyglądało, gdybyśmy byli offline i myślę, że wtedy zupełnie inaczej będzie wyglądało twoje nastawienie i zaangażowanie do tego, co w danym momencie robisz i że to jest OK, I że może trzeba przyjść jakąś drogę, może trzeba się doedukować, może trzeba być skuteczniejszym, ale jeżeli to jest, to doceń tych ludzi i doceń to, co masz i bądź po prostu z tego tytułu szczęśliwy. Jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.